Cześć wszystkim, zaczynamy nasz pierwszy wykład z programowania. To będzie praktyczny wstęp do programowania. I pierwszy wykład, który będzie nagrany dla Was. Dzisiaj będzie część pierwsza. Na próbę spróbujemy przetestować cały system i zobaczyć, jak to wszystko tutaj działa. No to zaczynamy. Pierwsza część to będzie Hello World, czyli najprostszy program. To po to, żeby Wam pokazać, jak to nagrywanie wykładów będzie tu wyglądało. I będę wdzięczny za wszelkie uwagi. To znaczy, to jest próba. Ja bym chciał, żeby każdy z uczestników naszego kursu przejrzał to, obejrzał, powiedział, czy na przykład jakiś dźwięk jest nie tak, obraz, czy może coś zmienić, może jakiś układ, może coś inaczej pokazywać. No to zajmijmy się naszym standardowym przykładem, czyli Hello World w języku C. Będziemy pracować z językiem C. Przejdźmy od razu do naszego kodu. Ja witam raz jeszcze wszystkich, teraz już się pokazałem, mam tutaj kamerę, no i kamera, mam nadzieję, pomoże trochę zrozumieć klimat. No jest taki w ogóle pomysł na wszystkie te wykłady, one będą się nazywać C++ ze strychu. A dlaczego, to może kiedyś jeszcze o tym opowiem, a póki co wszystkim uczestnikom kursu życzę miłej zabawy. No to zaczynamy. Nasz przykład to będzie przykład Hello World, czyli witaj świecie. Typowy przykład, w którym zaczynamy dowolny język programowania. No to zaczynamy, żeby w języku C++, którego będziemy używać, wykonać najprostszy program, to naszym przykładem będzie program, który wyświetla coś w konsoli. Konsola to jest to takie miejsce, gdzie tu po prawej stronie, widzicie, teraz się pojawiło, to będzie miejsce, gdzie nasz program będzie w stanie coś wyświetlić. No to napiszmy taki przykładowy program, program Hello World. Najpierw musimy załadować biblioteki, które nam umożliwią w ogóle wypisywanie czegokolwiek na ekranie. Taką biblioteką będzie biblioteka IOStream. Następnie nasz program będzie się składał z funkcji głównej. Tą funkcją główną będzie funkcja main i zawsze w naszych programach taka funkcja będzie istniała. No i teraz w funkcji main możemy zapisać instrukcję. Pierwszą instrukcją będzie ta, która umożliwi nam wyświetlenie czegoś w konsoli, tak jak mówiłem. Będzie to Hello World, czyli witaj świecie. No to jak to będzie wyglądało? Użyjemy do tego obiektu cout, do którego przekażemy napis Hello World. Tak? I jeszcze przejdziemy do nowej linii. Zaraz pokażę, jak to będzie, gdyby tego przejścia do nowej linii nie było. Musimy jeszcze do naszego programu dodać dwie rzeczy, żeby był kompletny. Jeden to jest użycie przestrzeni nazw biblioteki standardowej, takie słówko std, czyli using namespace std. Jeżeli tak napiszemy, to zarówno obiekt cout, jak i obiekt ndl mogą wystąpić właśnie w takiej prostej formie. No jeszcze kiedyś o tym opowiem. A teraz, żeby program można było skompilować, to trzeba jeszcze z niego wyjść, czyli w funkcji zwrócić jakąś wartość do systemu operacyjnego. Zwykle zwracamy wartość 0. Teraz po kolei omówimy elementy tego programu, zanim go uruchomimy. Pozwólcie, że przełączę się teraz w widok, w którym będę mógł opowiadać o tym, co nasz program tak naprawdę robi. Więc proszę Państwa, wygląda to tak, że nasz komputer w systemie operacyjnym posiada narzędzie, którym jest konsola, z którym można się komunikować. Jeśli my napiszemy program w języku C++ albo w języku C i będzie się nazywał na przykład program.c++ i ten program skompilujemy do postaci wykonywalnej, czyli no jak się nazywa tak standardowo a.out, to ten plik wykonywalny potrafi sterować wykonaniem konsoli, czyli potrafi sterować tym, co konsola robi. Na przykład może powiedzieć: wypisz napis Hello World. Prawda? I to wypisz napis Hello World to jest dokładnie to, co my zrobiliśmy właśnie tu w naszym programie. My powiedzieliśmy mu: wypisz napis Hello World. Tylko w taki dosyć specyficzny sposób. Czyli jeszcze raz przejdźmy na kartkę. Jeżeli my powiemy: wypisz napis Hello World, to tu pojawi się Hello World. Czyli jesteśmy w stanie sterować konsolą. A czemu to jest ciekawe? No jest to ciekawe dlatego,
że popatrzcie, jeżeli ja jestem w konsoli mojego programu dowolnego, znaczy w dowolnej konsoli, to na przykład taki program jak Midnight Commander, program, który pozwala na przeglądanie plików, które mamy w naszym komputerze, to ten program cały jest właśnie napisany w taki sposób, w taki, że widzimy wypisane różne napisy na kolorowo, na określoną czcionką i to wszystko jest właśnie przy pomocy takich prostych instrukcji. Dokładnie takich samych, jak my tutaj napisaliśmy w naszym, dokładnie jak tu napisaliśmy w naszym programie. Czyli te proste instrukcje pozwalają właśnie sterować konsolą. Dobrze, to skoro mamy już nasz program, to jest pierwszy program w języku C, więc ja sobie pozwolę jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat, co my tutaj w tym programie tak naprawdę mamy. Więc mamy plik nagłówkowy biblioteki. Plik nagłówkowy to jest po prostu plik z systemu operacyjnego. Mamy użytą przestrzeń, nazwę std. Mamy nagłówek funkcji tej głównej, która zawsze istnieje. Następnie obiekt cout, do którego wypisujemy ten łańcuch znaków i obiekt ndl, który pozwala nam przejść do nowej linii. Spróbujmy ten program zapisać i uruchomić. Przejdziemy teraz do konsoli. Do widoku konsoli, czyli będzie to nasza konsola. W tej konsoli możemy zobaczyć, że nasz program jest tutaj jako plik tekstowy. Po prostu rozkazem G++ kompilujemy ten przykład. O właśnie, pisząc G++ przykład.cpp. Zobaczmy teraz, coś tutaj się popsuło. Jest jakiś błąd. Tego się nie spodziewałem, więc mamy pierwszy błąd, który musimy rozpoznać. Undefined reference to main. Zobaczmy dlaczego. A to dlatego, że ja ten program po prostu zapisałem w innym miejscu. Pozwólcie tylko, że zapiszę go jeszcze raz. Przykład.cpp. Dobrze. Czyli to był taki błąd techniczny. Kompilujemy raz jeszcze przykład. I zobaczmy, po skompilowaniu, czyli po wykonaniu rozkazu G++ przykład.cpp powinien mi się pojawić plik wykonywalny i faktycznie on jest a.out. To uruchomimy go teraz, a.out. Tadam! Nasz pierwszy program wyświetlił Hello World. Proszę Państwa, udało się. Mamy nasz pierwszy program, działa dobrze, udało się rozwiązać problem. Problem był techniczny. Zatem jesteśmy w stanie już programować. Jesteśmy w stanie wykonywać swoje własne programy i robić coś z nimi ciekawego. Spróbujmy zatem trochę go zmodyfikować, tak żeby zobaczyć, że można z nim zrobić coś ciekawszego. Na przykład możemy wykonać Hello World 1. Tu napiszemy na przykład C++ ze strychu. I tu napiszemy praktyczny wstęp do programowania. Tu się troszkę nie zmieściło. Język C++ pozwala na takie rzeczy. Nie ma problemu, żebyśmy sobie zapisali. Jest to pierwsza przewaga C++ nad Pythonem. Czyli możemy w dowolny sposób formatować sobie kod. Jak uruchomimy, mamy Hello World 1, C++ ze strychu, praktyczny wstęp do programowania. No i teraz zaczyna się zabawa. Ale co z tym dalej zrobić, to pokażę już następnym razem. Ponieważ zaraz zaczynamy spotkanie ze studentami, zaraz będę Państwu pokazywał ten wykład. Ja w takim razie pozwolę sobie jeszcze tylko pokazać kilka możliwości tego systemu. Mogę włączyć samą kamerę główną. Witam wszystkich. Tu jeszcze nad tłem popracujemy, bo jestem na strychu, więc muszę trochę dopracować wygląd tutaj tego, co jest za mną, ale o tym jeszcze pomyślimy. Mamy widok na kartkę, to już Państwo widzieli, możemy tutaj dowolne rzeczy pisać, mamy samą konsolę, tak, i tak dalej, i tak dalej. Mamy również przeglądarkę internetową, oj, która się właśnie nie odpaliła, zaraz spróbujemy ją jeszcze raz uruchomić. O, widzicie Państwo, jest przeglądarka internetowa, można dowolną stronę internetową włączyć Państwu. No i to tyle, dziękuję bardzo, do zobaczenia na kolejnym wykładzie, mam nadzieję, że lepszym. C++ ze strychu, do zobaczenia. I bardzo proszę o przesyłanie uwag wszystkich, którzy to zobaczyli. Komukolwiek to wysłałem, to dlatego, że potrzebuję takich różnych wskazówek, żeby było lepiej. Dobra, dziękuję bardzo.